Siemaneczko, ziomeczki, dzisiaj trochę luźniej, ponieważ dokończymy sobie one shot. Już widzimy na starcie, że ta gra reaguje na to, że wróciliśmy. Teraz by powiedziało moje imię, czyli Herobrine oczywiście, bo to jest moje imię. I zobaczmy, co się stanie dalej. Herobrine, wciąż tu jesteś. O, już obrazek się zmienił jakiś. Zdziwiony jest Niko, czy tam zdziwiony, nie wiem. Co, obojnik jakiś. No, I'm here. It happened again. Czyli znów to się stało. A, o kurde, o nie. Bo ja niechcący dwa razy wszedłem do gry, bo nie mogłem fullscreenować gry, więc sorry, ale... No dupa się stało, ale no dobra. Wcześniej było podobnie, że coś się stało, że nagle wszystko szczerniało na sekundę i... No i tyle w sumie. Wszystko stało się naprawdę ciemne. Tak ciemne, że nawet moja lightbulb, no żarówka, czy ale ja bym tego nie nazwał żarówką, to może żarówka. No dobra, ale jest większa od niej, że żarówka nawet nie świeciła. O, już się skończyło, którym się biegało. A, shiftem. I my sobie tutaj skończyliśmy przy tym robociku śmiesznym, gdzie on jest, on chyba gdzieś poszedł. O, tu jest. Hello. Czy masz jakieś pytania do mnie? Nie. No, okej, okay, dzięki. In that case, I wish you safe travels. Trochę nie rozumiem. Tak za dobrze nie jestem z angielskim, ale postaram się wam tłumaczyć, bo wcześniej nie tłumaczyłem i no... Chyba gorzej było. O, tu jest nasz gościu. Co to jest? Jakiś pałac wielki, o kurde. Chyba nie będę wchodził do tego na razie. Boję się, że może zacząć się ta powierzchnia, gdzie jest te zatrute powietrze i nie możemy tu wejść. Kurde. O, jeez, co to jest? Trujący gaz jest zlokalizowany. Kurde. No, kurde. Ej. Chwilę, ja muszę sobie to zanalizować. No, że tutaj jest napisane, że mówią nam, że powinniśmy nosić maski przeciwtlenowe i one powinny być gdzieś mandatory around active vent sites, czyli jakieś strony wentylacji aktywne, oczywiście. Kurde, ej, była druga strona. Jak mocno to miejsce zostaje zastąpione przez roboty. Znajdujemy chyba tak samych siebie z Abandoned. Co to było? Ze zniszczonymi maskami chyba? It seemed like a waste to get rid of them all. Trzeba jakoś je znaleźć. So we... Dobra, nie czytam tego, to jest bez sensu. Jestem słaby z angielskiego tu. A walić to. Ja chciałem być fajny i czytać napisy, a tu takie coś. Dobra, gdzieś jestem. Co to jest za miejsce? Jakieś miasto jest z tyłu chyba. Albo i nie. Robot. Brak mocy, tak jak reszta. Co to jest w ogóle tu porozrzucane, co? Plants. A plants to nie były deski? Clovers wyglądają... Nie wiem. Czym było w ogóle Clovers? O, jest jakiś domek. Żarówka. Więc jesteś Mesjaszem? Co się tutaj dzieje? To jest straszne. Czemu Mesjaszem? Tak jestem nazywany. A, jest, z pewnością tak mówi. No, myślałem, że no... No,
jesteś trochę wyższy. A, no wiesz. Nie wiedziałem, że będziesz wyglądała jak kot. Chyba, bo ja nie wiem, czy dobrze czytam. Kurde! Kim ty jesteś? Jakimś rodzajem kota? Nuch. Jestem osobą. Masz kocie oczy. Ale koty chodzą na czterech łapach. No w takim razie... Dziecko takie jak ty, będąc Mesjaszem, na pewno nie czuje się najlepiej teraz. No ale ten robot wcześniej powiedział, że to nie jest przypadek. Wiem. Sajt. No to... To zabrzmi zimnie, czy tam zimno. Szczerze? Myślę, że po prostu powinieneś wyjść i powinieneś zostawić świat, by zginął naturalnie. Świat... Falling Apart, co to było? Kurde. Ta gra to takie w sumie lekcja angielskiego trochę dla mnie. Falling Apart, no że... rozsypywał się, można tak to określić, przez długi czas. No, wal się, nie mów taką angielszczyzną. No to, czyli widziałeś teraz, jak jest źle, prawda? My nie widzieliśmy za dużo, tak naprawdę. No i nie możemy po prostu wyjść. No, czyli po prostu jesteś tutaj. Więc musisz... Co? No musi... Więc musisz uporać się z wieżą. Mychm! To tam, gdzie powinienem dać żarówkę, czy tam słońce, nieprawda? Tak, na samej górze. Wiemy, że wieża posiada moc, której nikt nie jest w stanie comprehend. Zwyciężyć? Nie zwyciężyć, tylko... Kurde, nie jest w stanie odeprzeć, czy jakoś tak? No i moc najsilniejszych może zostać wezwana, czy jakoś tak? Może zostanie powrócona. Nie. Może powrócić się do domu po tym, jak zrobisz tę misję. Och. Ale nie bierz tego do serca. Co nie? No okej, stary. Kurde, ale ja łamię tą angielszczyznę. Mam szachy. Nie grałem w szachy z nikim przez długi czas. Och. Nawet... z innymi robotami? Nie. Nikt in the Barents nie ma tego zaprogramowane. Nie wiem, dobra, tam wciąż mnie widać w lustrze oczywiście. Dobra, mogę ci zadać pytania? Co jest we wieży? Nie wiem, nigdy tam nikt nie wszedł. Ale no nikt nie wie historii o tym. Więc kto wybudował to? Wybudował? Tak, aż... Kurde, aż tak daleko... Nikt ci tego nie może powiedzieć. To było od początku... No, beginning of time, czyli no, od początku świata. Wiem, że ktoś chciał studiować to, znaczy no, uczyć się wcześniej, ale... Och. Nigdy mi nie powiedział, czy gdzieś poszedł. Okej. Coś jest za tymi książkami. O, to jest śrubokręt. Możesz go wziąć, jeśli to ma ci pomóc. Are you sure? Yes. Mam ich wiele. Dziękuję. No, czyli mówi, że...
też szafka z dziwnymi metalami i narzędziami. Dobra, to ja spadam. A nie, coś tam pisze. Dear Silver, słyszałem nowości o tych kopalniach, więc przepraszam. Nie mogę sobie wyobrazić, jak się czujesz. Dziwne. O, nie, coś było jeszcze. Minęły 2 tygodnie. Ja wiem, że musi być trudno, ale mam nadzieję... Nie. Ale może będzie lepiej, jak wrócisz. To jest po prostu kwestia czasu. Robots are recalled, czyli jakieś robocy wrócą. Wyślij mi wiadomość zwrotną, czy... No okej, okay, keep. No dobra, masz jakieś kolegę ekipa. Potrzebujesz czegoś? Jest okej, okay, dzięki. No dzięki. To ja spadam. A to co to jest? Czekaj! Co? Widziałem cię, jak tutaj szedłeś. Kopalnie były zamknięte przez długi czas i nie mogę zagwarantować, że są bezpieczne. Więc jakbyś wszedł tam, to będę miał... Nie, inaczej. To będzie moja wina, że cię nie przypilnowałem, czy jakoś tak. Czy cię nie ostrzegłem? A, dzięki. O kurde. Gadżet jest na dole. Wygląda jak kamera. Kto zostawił kamerę? Dziwne. Pewnie jakaś część od robota. Nieważne. Och. Albo i nie. Nikt nie wie. No okej. Czemu nie możemy wziąć tego? Ale dobra. Możemy iść po torach chyba. Widzę coś żółtego. Daleko stąd. A nie stój, bo coś ci się stanie. O, sorry. Jak widać, coś tutaj jest i... No i się popsuło. Bez wehikułu. Nie, bo to nie wiem, to prawdopodobnie chodzi o minecarta. Teraz strasznie, jak mówię po angielsku, to polskie słowa mi uciekają, ale vehicle, no jakaś machina do transportu. Nie możemy pójść? Ja mogę. Ale dla większego bezpieczeństwa nie mogę się zgodzić. Więc w czym problem? It's a huge network. To jest duża sieć kopalni. No i może tutaj być wiele dziwnych metali i non... Nie wiem... Jakichś trujących metali, czy tam oparów. Nie wiem. Więc teraz jesteśmy zgubieni na zawsze. No, na zawsze to nie, no... To jest wild, no. Jeżeli... Kiedy słońce zejdzie w dół, kopalnie... Co one zrobią? Where the first to be abundant amidst... No kurde... To robi sens. Nie, to brzmi sensownie, to brzmi realnie. Że on chyba mówi o jakimś robocie, który tam jest z tyłu i ma nadzieję, że on jest okej. No, no i dupa. Safety, Wielenszyn. I co tam, frajerze? Be careful in here. Here we go! Co mam teraz zrobić? Use the screwdriver to pull the lens out? Okej. No i mamy te... Large lens. A może teraz... I can combinate, dobra. A co ja
bym... I'm not gonna smash the battle. No dobra. To w sumie było śmieszne. Czekaj. Weźmy tego, co się do ręki i zróbmy coś z tym. No w sumie nie możemy. Halo. Kurde. Dobra, ej, zawracamy gościu. Ready to leave? Czemu jestem tak daleko od tego miejsca? Ale dobra, na razie nie chcę się tam kierować. Idę po prostu dalej. Ja wiem, chyba będzie, po co będzie nam potrzebne to, żeby zrobić maskę przeciwgazową. Oczywiście. Kurde, już 15 minut odcinka. Zaraz będę musiał kończyć, ale jeszcze tutaj sprawdźmy. To chyba będą te opary, więc... Tak, Herobrine, there's something in the air here. Strasznie boli oddychając. No dobra, stary, to... Dzisiaj łamałem trochę angielszczyzną, więc... subskrybujcie i łapkujcie i... No i dupa, na razie.